Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kanale Batna24. W naszym ostatnim filmiku przedstawiliśmy Wam najnowsze routery firmy Totolink, a konkretnie były to router T6, A3100R, A7000R i A7100RU. My dziś zajmiemy się routerem A7100RU, który charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem konfigurowania tego urządzenia. Właśnie ten model może być konfigurowany za pomocą mobilnej apki, którą omówiłem Wam dzisiaj krok po kroku. Zacznijmy od krótkiego przypomnienia, co ten router w sobie posiada. Router między innymi posiada dwa gigabitowe porty LAN, jeden port gigabitowy WAN oraz oczywiście port USB 3.0. Sześć wewnętrznych anten pracuje w dwóch częstotliwościach, 2,4 GHz i 5 GHz. Pracuje w standardzie Dual Band AC2600 Wave 2 i wspiera MU-MIMO. Na szczególną uwagę zasługuje opcja Server VPN oraz Open VPN, co jest bardzo rzadkie wśród dostępnych routerów na rynku. Teraz zapraszam Was na część związaną z konfiguracją tego routera za pomocą mobilnej aplikacji, którą Wam teraz pokażemy. I jesteśmy. Pierwsze, co trzeba zrobić, to pobrać aplikację Totolink Router ze sklepu Playa na Androidzie lub w App Store w systemie iOS. Na obu systemach aplikacja działa bez zarzutu, sprawdziliśmy to, obydwie aplikacje oczywiście są darmowe. OK, aplikację mamy już zainstalowaną, teraz podłączamy nasz router do prądu i łączymy się z jego siecią Wi-Fi. Teraz odpalamy aplikację. Jak widać, wykryła ona nasze urządzenie, tak więc klikamy sobie w nią. Pierwsza część to logowanie się na nasze urządzenie. Domyślne hasło to admin. U góry po prawej stronie mamy opcję wyboru języka. Musimy zostawić język angielski, niestety nie ma języka polskiego. Wpisujemy hasło admin. I tutaj po lewej stronie, jeśli klikniemy sobie na ten kluczyk, możemy ukryć lub pokazać nasze hasło, które wybraliśmy. Następnie wybieramy strefę czasową. Zbliżamy sobie na która z nam najbardziej najbliższa. Klikamy Next. W tym momencie możemy sobie zmienić typ połączenia. Mamy tu bardzo wiele opcji do wyboru, ale wybieramy sobie Dynamic IP. I zaznaczamy i klikamy ponownie Next. Teraz aplikacja kieruje nas do ustawienia naszych preferencji odnośnie sieci. Router działa na częstotliwościach 2,4 i 5 GHz. Możemy sobie stworzyć dwie osobne sieci działające właśnie w tych częstotliwościach lub zaznaczyć sobie opcję multi, czyli będziecie mieli wtedy dwie częstotliwości będą działały naraz. My tworzymy dwie sieci. Jedną na 2,4 i drugą na 5 GHz. Nadajemy im hasła i przechodzimy dalej. Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków. Teraz mamy możliwość zmiany hasła do logowania. Jeżeli przełączymy sobie tutaj, nada nam hasło, jakie sobie ustawiliśmy wcześniej, na sieć 2,4 GHz. My jednak zostawimy sobie hasło admin bez zmian. Teraz mamy podsumowanie tego, co przed chwilą robiliśmy, tak więc klikamy Done i czekamy, aż router wszystko to zaadoptuje. Jeżeli skończy, automatycznie zostaniemy rozłączeni z siecią Wi-Fi routera. Sprawdźmy. Rzeczywiście teraz połączyliśmy się z inną siecią lokalną. Ponownie musimy podłączyć się z siecią naszego routera. Czekamy na połączenie i wracamy do aplikacji. Wpisujemy hasło do logowania na router, czyli admin i jesteśmy.
tutaj mamy też wiele do opisania. Zacznijmy od góry. Mamy tu informacje o prędkości download i upload. Na końcu filmiku pokażemy Wam, jak wypadły testy przepustowości oraz jak wyglądała siła sygnału. Po prawej stronie jest ikonka Quick Setup. Jeżeli na nią klikniemy, to ponownie mamy tutaj listę stref czasowych, jeśli chcielibyśmy dokonać jakichś zmian. Poniżej informacje techniczne o procesorze RAM naszego routera. Procentowo pokazuje nam, na ile on jest obciążony. Także jak widać, mamy naprawdę sporo zapasu, co znacznie usprawnia nam funkcjonowanie naszego routera. Teraz skupmy się na centralnej części naszej aplikacji. Na samym środku mamy ikonę z nazwą naszego routera. Wchodzimy, mamy tutaj informacje o transferach, wykorzystaniu procesora, RAM-u, w jakim wykresie. Poniżej jeszcze więcej szczegółów. Zobaczmy, co dalej. Klikając na ikonę internet, mamy tutaj ponownie opcję wyboru typu połączenia i poniżej zaawansowane ustawienie danej opcji. Po prawej mamy ikonkę wireless. Tutaj możemy zmieniać hasła naszych sieci, włączając lub wyłączając daną sieć i tak dalej. Wracamy ponownie do ekranu głównego i po lewej stronie mamy ikonkę Access Devices. Pokazuje nam ona, ile urządzeń jest podłączonych do danej sieci naszego routera. Na samym dole mamy dwie ikonki Application i Tools. Zaczniemy od Application. Pierwsza sprawa, opcja Parental Control, czyli kontrola rodzicielska. Po włączeniu tej opcji, klikając przycisk plus, możemy ustawić, w jakie dni tygodnia i w jakich godzinach dana sieć ma działać. Jeśli nie chcecie, aby Wasze dzieci ciągle korzystały z internetu, to wtedy ta opcja może Wam w tym pomóc i ona bardzo przydatna jest. Dalej, Guest Network, czyli sieć dla gości. Jeśli nie chcecie podawać hasła do Waszej sieci Wi-Fi, ponieważ macie podobne do innych kont lub z innych powodów, tworzycie sobie sieć tylko dla gości. Standardowo nadajecie hasło lub hasła. Następną opcją jest serwer VPN, czyli bardzo mega ważna sprawa. Jest to bardzo rzadkie wśród dostępnych routerów na rynku, w tym routerze. Macie także opcję taką, także bardzo ją polecam. Przechodźmy dalej do URL filtering. Krótko mówiąc, filtr URL pozwala on na blokowanie użytkownikom dostępu do wybranych stron internetowych. Jeśli byście chcieli, żeby dzieci nie wchodziły na jakieś strony takie niepożądane. I ostatnia opcja to schedule, czyli harmonogram sieci Wi-Fi. Po włączeniu tej opcji możemy w sieci 2, 4 i 5 GHz ustawić ich czas pracy. Na przykład ustawić, że sieć działająca 5 GHz będzie włączona w poniedziałki, tam powiedzmy od godziny 10 do 14. A sieć 2 i 4 będzie we wtorki od 10 do 12. Ostatnia ikona to Tools. Mamy tutaj takie typowe ustawienia, jak na przykład zmiana hasła, wybór języka, wybór strefy czasowej, podłączenie pamięci masowej, aktualizacja aplikacji, przywrócenie domyślnych ustawień i restart urządzenia i wylogowywanie się z aplikacji. Ciekawą sprawą, którą pominąłem, jest ikonka Signal Strength Adjustment, czyli możliwość ustawienia siły sygnału na obu pasmach. Mamy tutaj trzy tryby do wyboru. Level 3, sygnał przechodzący przez ściany nośne, dzięki czemu możesz płynnie korzystać z internetu nawet w łazience. Level 2, kiedy obie sypialnie mają stabilny sygnał Wi-Fi i przeglądanie jest płynne. I level 1 dla małej rodziny, małe pomieszczenie dla oszczędzania energii. I to by było wszystko. Jak widzicie, aplikacja oferuje nam naprawdę bardzo wiele, bo rozgadałem się dużo na jej temat. Każdy temat został poruszony. Jeśli
byście chcieli, zawsze możecie sobie wrócić do tego filmiku, obejrzeć go, cofnąć. Zachęcam do zakupu tego routera. Bez żadnych problemów będziecie mieli silny i stabilny sygnał w waszym domu. Po konfiguracji my podłączymy nasz router do głównego źródła internetu i pokażemy wam te testy, o których wcześniej już mówili w filmiku. Z mojej strony to by było wszystko. Zapraszam was do oglądania naszych filmików. Subskrybujcie, kupujcie, niczego nie żałujcie. Cześć jak czapka.